ja pozwoliłem sobie to tak też na moim Facebooku krótko skomentować. No to, to jest brak szacunku dla młodych zawodników, dla zawodników, którzy mają jakieś tam marzenia i chcą się realizować. Ucinanie skrzydeł i no, niektóre, nie, znaczy nie chcę personalnie tam mówić o nazwiskach, ale jeżeli na Mistrzostwa Świata bierze się osobę juniora, który nie jest w stanie, nic nie zrobił na seniorach, a nie jest w stanie być najlepszy wśród juniorów, tak? No to coś tu jest nie tak, tak? Jak ja pamiętam za moich czasów, no to jak był junior, który mógł pojechać na mistrzostwa tam Europy czy świata, no to musiał być najlepszy wśród juniorów, tak? No a tu mamy tak, że nie jest najlepszy junior, a jedzie na mistrzostwa świata seniorów. I to nie chodzi o to tylko, że te powołania były no, straszne i niezrozumiałe dla mnie, ale to, że się robi krzywdę takiemu młodemu zawodnikowi, bo wrzuca się go na walki seniorów, tak, gdzie jest naprawdę czołówka, gdzie są ci najlepsi, no i zderza się z rzeczywistością zbyt wcześnie. No i co? No i potem się zastanawia w ogóle, czy jest sens, czy ja dam radę, tak? Bo dostałem taki bęcki, tak? Także to też działa niekorzystnie dla tych młodych zawodników. No. Myślisz, że jest szansa w ogóle to jakoś zmienić w tej chwili? Myślę, że do igrzysk nie jesteśmy w stanie nic zrobić i do igrzysk będą obecne władze cieszyć się z tego, że są i robić taki sowiecką propagandę, że tak powiem, że wszystko jest ok, pięknie, a nie jest, tak? Ostatnie Mistrzostwa Europy Juniorów pokazały, że jesteśmy daleko w tyle, tak? Nie zdobyliśmy żadnego medalu. Zawodnicy strasznie przegrywali, więc coś jest nie tak.